Siemanko Kabur, witam Cię serdecznie w kolejnym Kryptotoku. Cześć Kido, cześć wszystkim. No dobra, mamy już prawie koniec roku. Cały rok męczarni, różnego rollercoastera za nami. I co tam widzisz ciekawego na rynku? Bo jak wiemy, ostatnimi czasy no, trochę miałeś mocny statement, że lekka ucieczka po Twojej stronie, a było jak było później. Więc co tam teraz u Ciebie na tym rynku Twoim się dzieje? Tak, ostatnim live'ie mówiłem, że sprzedałem po 38k Bitcoina. Jakby od tamtej pory nie robiłem żadnych zakupów. Dla mnie rynek jest w takim etapie jakby dystrybucji. Grałem trochę alty i longi i shorty, ale to były jakieś małe zagrania. Gotowałem też Bitcoina kilka razy tam w jakimś tym range'u 44-41k mniej więcej. A to były, tak jak mówię, małe zagraniczne, mówiłem Ci, jak grałem te pozycje. To było bardziej w sytuacjach, gdy alty wybijały, bo zazwyczaj, gdy alty miały mocne takie wybicia, to jakieś spadki Bitcoina, takie lekkie, korekciły trochę te wybicia altcoinowe. I ogólnie uważam, że rynek, szczególnie ten altcoinowy, tak się jakby rozlał ostatni miesiąc, że chyba tylko taka mocniejsza korekta na Bitcoinie, taki mocniejszy zjazd, będzie w stanie jakby to zwalić, cały ten rynek, jakby go zresetować niejako. Więc obecnie jestem w takim trybie, że przypatruję się trochę do shortów w dalszym ciągu, chociaż nie jestem teraz aktualnie w pozycji, mam potwierdzone zlecenia tam w okolicach 45 tysięcy na Bitcoinie do 50 tysięcy, ale jakoś aktywnie nie traduję, bo jakby rynek w tym momencie jest dla mnie taki no, dość, powiedziałbym, niebezpieczny. Uważam, że będzie to raczej sell news, jeżeli chodzi o Bitcoin ETF. Jestem tak z boku, jakby ciężko mi zbudować sobie teraz jakąś tezę inwestycyjną albo tezę pod jakieś zagranie konkretne. Okej, okay. Wiesz co, bo może też wyjaśnimy na początek mniej więcej jaką taktykę ty stosujesz, bo dużo tu gdzieś ludzi potem w komentarzach zarzucało, że o Kabur, wyszedłeś, Bitcoin idzie do góry, altcoiny to już w ogóle munują. U ciebie chyba bardziej starasz się być w tych dużych kapach. Chyba nie ma u ciebie za bardzo degeństwa na jakieś tam parę milionów shitcoinach, które może coś z tego będzie, a może nie. Jak to wygląda? Ja szukam w szczególności jakiegoś dobrego przekonania do zakupu danego coina. Nie musi być to koniecznie large cap, ale co do zasady jakby large capa czuje się pewniej i pod kątem jakby trzymania tego na spocie, no bo jeżeli kupię na przykład Bitcoina, Ethera, to myślę, że w najgorszym wypadku on tam powiedzmy zleci, dojdzie do jakiejś takiej korekty dłuższej, kilkumiesięcznej, ale przeczekam ten okres i te coiny odbiją, będą miały jakąś kolejną falę wzrostową, a zatem jest tak, że one mają swoje 5 minut, a później na przykład przez 2 lata nic się na nich nie dzieje, potem może znowu chwilę odbijają, tylko tak Solana teraz miała takie wybicie dosyć silne, ale wcale nie ma pewności, ale to nie są wszystkie altcoiny i nie ma pewności, czy to odbicie przyjdzie. Jest to dosyć takie trudne do przewidzenia. Jakby nie mam takiego fundamentalnego przekonania do altów, żeby je trzymać. Tak samo zresztą z shortowaniem, jakby alty są tak bardzo wolatylne, że no, nie gram raczej tutaj jakichś shortów na tych small capach, no bo one mogą w ciągu jednego dnia tam wybić 50% i zlikwidować shorta. Nawet Bitcoina nie gram na jakiejś dużej dźwigni tego shorta, no bo to jest tak razy 5 maksymalnie, bo mam jednak tą obawę z tyłu głowy, że tam może być jakieś wybicie jednodniowe, no a nie chcę, żeby mi zlikwidowało pozycję. Okej. No to właśnie to jest dobre wyjaśnienie dokładniejsze twojego stylu, żeby potem ludzie gdzieś tam i tak będą gadać swoje w komentarzach, ale żeby zrozumieli mniej więcej, jakie ty masz podejście, żeby nie było potem, że o, kupili jakiegoś gdzieś tam shitcoina 2 miliony market capu, już do 10 jest zarobiony, co ty Kabu robisz, nie wiesz jak żyć i tak dalej. No to może ucinamy i teraz wiecie, na czym polega ta taktyka dokładniej, bo w sumie nigdy nie zapytałem tak konkretnie i będzie wyjaśnione. Myślę, że każdy powinien sobie zbudować swój styl inwestowania albo inwestować tam, gdzie czuje się najlepiej, bo tak mówię, ja na przykład wychodzę z Bitcoina 38k, Bitcoin poszedł na 40, tam nie, teraz 42, 43, było tam 44, 45 prawie, że jakby ja nie mam z tego tytułu jakichś wyrzutów sumienia, bo to jest, tak powiedziałem, kwestia przekonania jakiejś tezy inwestycyjnej. Ja w tym momencie nie mam jakiegoś dobrego przekonania, żeby grać longa Bitcoina, i po prostu nie mamy w tej pozycji i nie żałuję, że gdzieś tam straciłem 10-15% jakiegoś wzrostu, no bo wszystko się rozbija o to przekonanie. Jak go nie masz, no to tak nie wsiedzisz w pozycji i tak tego nie rozegrasz, a jeszcze zrobisz coś głupiego bez tego przekonania. Jak ktoś
gra w jakimś tam innym stylu, ma jakieś swoje, powiedzmy, know-how, albo ewentualnie jest bliżej jakichś projektów altcoinowych, bliżej w tych projektach siedzi, zna jakichś ludzi, ma jakieś informacje, których szersza publika nie ma, no to takiej osobie może być łatwiej zbudować sobie przekonać takiego alta i dłużej w nim siedzieć. I to jest okej. Okay. Jakby ja po prostu uważam, że każdy powinien sobie zbudować swój styl inwestowania. Nie ma tu jakichś takich absolutnych lepszych strategii lub gorszych. Jest kwestia tego, jak indywidualnie się czujemy z tymi pozycjami. A ty kiedy grałeś w ogóle coś w tym okresie obecnie nagranie, które mieliśmy? Tak, ja siedzę po kule. Wiesz, w ryku, także u mnie Znaczy cały ja czas cały kojarzę, czas że jakiś pozycji coś jest. tam pisałeś, że sprzedajesz też na Twitterze, ale nie wiem na ile Wiesz to, co, że bo będziesz pamiętam, sprzedawał, czy nie pamiętam. wtedy rozmawialiśmy, to mówiłem, że będę redukował coś bliżej tego całego ETF-u i mniej więcej tego się trzymam. Mniej więcej, podkreślam. Gdyż no po drodze, wiesz, od czasu, jak my mówiliśmy, to było trochę zabawy na shitcoinach, znaczy shitcoinach, może low capach, nie shitcoinach, bo shitcoiny raczej za bardzo nie bawię się. Były tam tokeny, chociażby jak Hypr kupiony, który teraz sprzedałem całego, wyszedłem z tego do Eternita, tam całkiem spoko zysk był, jak na taką pozycję, trochę, może nie YOLO, bo to trochę za dużo powiedziane, bo tam było parę podstaw, powiedzmy, do tego, żeby zrobić. Minda trochę trzymam dalej, a z altów to jeszcze mam tych parę altów, bo cały czas mam pendel, który miałem wejście gdzieś tam dawno temu. Cały czas trzymam Shrapnel, czyli ten gaming, całkiem dobrze zapowiadający się gra. Cały czas to mam. Teraz robiłem też, wiesz co, też trochę kombinacji na tym sale'u LandX-a. I była taka akcja, że można było przy odpowiedniej roli złapać po prostu ten public sale. A po cenie takiej, jak wiesz, jak zaczynał się listing, wyszedłem wkładem, reszta jedzie dalej trochę, więc na tym się pobawiłem i jeszcze trzymam tą paczkę, bo teraz tutaj akurat trochę źle się zachowałem, gdyż miałem większością wyjść przy cenie tak zbliżającej się do $2, a ja wyszedłem tylko wkładem. Oczywiście, no tutaj te założenia, które miałem, zostały odrzucone i wybrałem inne, które okazały się błędne na chwilę obecną, czyli stara zasada, trzymać się swoich założeń, była dobra. W każdym razie, stabli mam prawie 30%, to jest dużo, a reszta jeszcze jedzie w rynku i teraz jeszcze sądzę, że też, nadal sądzę, że to będzie sell the news i będę ucinał jeszcze trochę. I jeszcze z tym do końca roku, do tego jeszcze chcę trochę ucinać, może żeby dojść 40% stabli, coś w tym rodzaju i potem będę gotowy na to, co by się pojawiło, bo to jednak myślę, że ten sell the news będzie i też patrząc na ten wykres Bitcoina, no trochę osłabł. To momentum trochę osłabło, nie widać tutaj siły, żeby miało pociągnąć jeszcze wyżej, a tym bardziej patrząc na to, że wszystkie alty chyba urosły, co miały, już każde No. swoją rundę zrobiło. Teraz został czas chyba tylko na ten arbitrum, żeby wybijał, no i on trochę sobie wybija. Poza tym, jak Bitcoin stoi albo nawet spada, a właśnie to słyszałem ciekawą też myśl u ostatniego live'a u Donalda. Nie wiem, czy widziałeś teraz ten piątkowy. No. No to właśnie Widziałem. opowiadał też ciekawie, że jak Bitcoin już osłabia się, a Ether odpala i jeszcze on trochę pompuje, no to widać, że już ten kapitał przechodzi i widać, że nie ma trochę siły w tym Bitcoinie i czas tym Etherem się zająć, mimo że wiadomo było skrajny sentyment na Etherze teraz ze względu na to, że on się kończy, że wiecznie teraz underperforming ma za duży, ale jednak coś tam kapitał pójdzie, no to widać też to osłabienie tego Bitcoina i myślę, że jednak coś z tego sell the news chyba znajdziemy. Więc ja będę się pozycjonował w ten sposób, ale dużo głosów jest takich, pojawia się, mówi, że skoro wszyscy mówią, że jest sell the news, to nie będzie sell the news. I tak, ja wiesz, zabawa w kotka i myszkę. Jak u ciebie to się układa? Jak ty to widzisz? Ja raczej jestem w grupie Sell the News, chociaż niekoniecznie uważam, że to będzie jakiś, nie wiem, drastyczny spadek albo jakaś drastyczna korekta. Bardziej widziałbym to jako takie finalne podbicie w dniu, w którym wyjdzie ETF. Może nawet 10-20%. Wszystko też zależy od tego, jaka będzie cena w momencie, w którym zaakceptujemy ETF, bo to jest duża niewiadoma. A później być może takie stopniowe, jakby
opadanie tej ceny może gdzieś tam w kierunku 35 tysięcy, ale to może zająć nawet z miesiąc, dwa. To nie musi być takie, że to wszystko runie nagle. Wątpię to tak naprawdę, że to będzie takie szybkie walnięcie, bo myślę, że będzie sporo osób, które będzie miało te shorty pootwierane w momencie, w którym będzie ten Bitcoin ETF. Ja podejrzewam, że te osoby będą po prostu, jakby będą testowane, jak ten Bitcoin będzie tak powoli się wykrwawiał, to, a one liczyły na to, że szybko będą w stanie zarobić, żeby będzie szybki spadek, to one się wykruszą. Mimo wszystko, ja bym raczej oczekiwał, że ten news nie będzie jakimś, nie spowoduje jakiegoś kolejnego trendu wzrostowego. Jakby to trwa, jakby ta fala wzrostowa, którą mam obecnie, trwa już kilka miesięcy i ona jest spowodowana właśnie tym Bitcoin ETF-em. I ja uważam, że to się wypala po prostu, ta narracja. No to prawda. Czyli generalnie te założenia nasze raczej są niezmienne ostatniej rozmowy, czyli spodziewałem się tego sell the news, bo wiesz, tutaj też niektórzy mówią, że wszyscy mówią o tym sell the news, ale tak naprawdę na to trzeba wziąć poprawkę na to, w jakiej bańce my jesteśmy informacyjnej na tych wszystkich Twitterach czy gdzieś tam stronach, kanałach, które używamy, więc no nam się może powiedzmy tym w rynku wydaje, że to jest oczywiste sell the news, ale nie wszystkim z boku może być trochę inaczej się to wydawać, więc różnie to może być, czyli tutaj raczej walidacja jest nadal tego, co mówimy, że może być to podbicie, może warto łapać na tych niskich płynnościach, parach jakieś to wybicie na Bitcoinie, jeśli ktoś chciałby trochę sobie podegenić, A ja bym a jak jeszcze nie tutaj tak. zwrócił uwagę ewentualnie, jak ktoś obserwuje takie kwestie systematowe, ile jest osób, które mówią, że wszyscy mówią, że będzie sell the news, bo to raczej będzie grupa osób, które dalej chcą, żeby Bitcoin rósł, albo mają oczekiwanie, że Bitcoin będzie dalej rósł. No bo jeżeli wszyscy mówią, że będzie sell the news, no to jest takie jakby kwestia podwójnej negacji i tak naprawdę sprowadza się do tego, że no Bitcoin ETF będzie miał swój efekt tak naprawdę w rzeczywistości. Pytanie, ile takiego osób jest? No właśnie, bo tego nie możemy dokładnie obliczyć, bo śledzi się tych, nie wiem, powiedzmy, czy te 200-300 ludzi gdzieś na tych Twitterach, bo reszta pójdzie co innego. No i teraz weź oceń tą sytuację, jak ona dokładnie wyjdzie, więc chyba tutaj raczej historycznie trzeba by się zapatrywać, chociaż też niektórzy mówią, że nie to sell the news, a samo wprowadzenie sell the news. Jednak jak patrzymy na wykres, no to mamy od października upolny, generalnie, koniec września, Tak. październik, no widzimy, no to ile tych miesięcy mamy rosnąć? No przecież zawsze, zawsze coś się pojawia. Może wybicie, wiesz, tylko właśnie to jest kwestia, może być wybicie do 50, potem spadniemy na 40 i możemy w tym range'u sobie śmigać przez kolejne 2 miesiące i bokiem lecieć, ewentualnie jakieś krwawienie małe do 35. Pies I wie, tak pies wie, co nie? ja coś widzę. W sensie taki scenariusz mi się wydaje na tę chwilę najbardziej prawdopodobne, że to będzie takie wybicie, potem taki powolny spadek i takie powolne wykrwawienie się. I raczej kolejny rok będzie tak bokiem szedł większość czasu. Patrz, patrz, to jest moja pierwsza analiza techniczna. I... Ergor będzie ze mnie dumny. Tak, to może być, Czyli drodzy jeszcze widzowie, tak będziemy to może być. według Twojego wykresu będziemy jeszcze 1,5-miesięczną pompę w A, górę w wyjściu dobra, nie ETF-u. zachowałem czasowości. Czekaj, dobra, nie zachowałem czasowości. Zaraz to zrobimy. Rozciągniemy i zrobimy to trochę lepiej, żeby byli do mnie. Czyli będziemy mieli, poczekaj, tu jest. Czyli tak, o kurwa, za daleko dojechałem. Czyli cofamy to gdzieś. Dobra, widzę, że rysuję jak gmoch prawie. Nie będę się bawił w rysowanie. No. Polecimy gdzieś tutaj może i potem pyk, 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 range'em sobie pośmigamy w tym. Ale no to jest właśnie dosyć prawdopodobne. Chociaż generalnie, no wtedy jakbyśmy walnęli korektę, powiedzmy z tych 20-30%, no to pasowało około 35-33%, może coś w tym temacie posiedzieć. Tylko nie wiadomo, od jakiego poziomu te korekty mogą być. Ale też się pojawia pytanie, jeśli będziemy powiedzmy lecieć w tym range'u jakichś 40, bo wybijemy pod 50, spadniemy na 40, czy to wpłynie na alty? Czy te alty mogą wtedy sobie jeszcze dalej pośmigać, czy tutaj będziemy spadać? Bo jak patrzymy na Solanę, która tam zrobiła 10 razy od dołka, no to chyba czas trochę ją sprowadzić na ziemię, jak myślisz? Ja myślę, że Solana już się sprowadza na ziemię powolutku i tego kapitału też wydaje mi się, że na altach zaczyna brakować, bo są takie podbicia na altach, które jeszcze nie miały swojej pompy i ten kapitał się tam wlewa, ale to jest takie, te podbicia nie są już takie mocne, jak było jeszcze w listopadzie. Już jakby widać, że brakuje trochę tego paliwa. Dalej ten jakby sentyment jest dosyć pozytywny, ale uważam, że jak Bitcoin faktycznie cofnie ta narracja ETF-owa, bo ona, ta narracja ETF-owa moim zdaniem stworzyła taką jakby ochronę wokół rynku krypto.
Jakby ludzie zaczęli grać bitcoiny, też alty, z takim przeświadczeniem, że do momentu zatwierdzenia ETF-u mamy ciągle tą narrację i sprzedam w momencie, w którym ETF będzie zatwierdzony, to będzie taki bailout niejako, a pomiędzy mogę sobie robić co chcę, mogę sobie grać alty, mogę degenować. I ja uważam, że jak ten parasol ochrony w postaci Bitcoin ETF jakby się już skończy, w sensie wyjdzie ten Bitcoin ETF, już nie będzie takiej kolejnej silnej narracji, to moim zdaniem będzie już taka silniejsza cofka na altach, szczególnie na tych, co mocno wzrosły. Pewnie coś tam zachowa jakąś moc, bo wiadomo, jakieś ulubione są na rynku alty, szczególnie te nowe jakieś. Jak teraz widzieliśmy, chociażby Celestia pokazywała tą moc. Tutaj ładnie też szło, teraz nawet Sei pompuje, także trochę takich też znienawidzonych coinów, co nie dały dobrego dropa, chociaż miały dać. Więc pewnie coś będzie lepiej reagować, obserwować to, co lepiej reaguje, bo pewnie też będzie lepiej odbijać, albo to, co jest ewentualnie gdzieś na prawo i lewo shieldowane. Kurczę, co to ja miałem teraz powiedzieć? Bo coś miałem dobrą myśl, a mi wyleciała jak zwykle z głowy. No ale dobra. To Też może takich przejdźmy. rzeczy A, dobra. rynkowych, to market No. cap USDT też nie rośnie tak dynamicznie jak rósł tam w okresie listopada, w szczególności, bo to też jakiś indykator sugerujący, ile tego kapitału gdzieś tam na rynku jest wlane. I jakby widać, że to tak ten wykres, ten wzrost się tak wypłaszcza. Chociaż to ja to sprawdzam na CoinGecko akurat teraz tutaj pod ręką, i to supply już tak Tak, nie rośnie też co te dwa możesz, tygodnie. to możesz udostępnić ekran, jak masz ochotę, na szybko, już nie będę szukał. A wiesz, już zamknąłem to. A dobra, Ale to w każdym już to razie sobie już. zobaczycie. Tak. Wiesz co? A wiem, co miałem powiedzieć. Dobra, czyli teraz patrzę na to, że no raczej skończy się ta taka narracja, która będzie nam Bitcoina, co miało być, to było i teraz pojawia nam się pomysł na narrację na Ethera. Ether, który robi underperforming przez długi czas na rynku. Nie rośnie tak dobrze dynamicznie jak alty. Gorzej sobie radzi od Bitcoina. Czy to jest dobry moment może na przejście z Bitcoina do Ethera? Bo potem, oczywiście jeśli zaakceptują Bitcoin ETF, no to będzie potem Bitcoin Eternit ETF do zrobienia. Więc może to jest warto kapitał ten zmienić. Przyglądałeś się temu? Jaki jest stosunkowy? Znaczy ja uważam, że jest spora szansa, że Ether może się faktycznie umacniać względem Bitcoina, w sensie doparzy do Bitcoina, a potem jak Bitcoin ETF już ta narracja się wypali, ewentualnie ta narracja przeskoczy na Ether. Natomiast w parze do dolara mam trochę takie wątpliwości, bo jeżeli Bitcoin ETF wyjdzie, ten news, jeśli okaże, że to jest fakt, że jest LD news i Bitcoin zacznie tam lecieć, dropować, no to jakby ta narracja na Ethera jest taka trochę na zasadzie, no jak Bitcoin się okazał sell the news, to czy Ether też nie będzie sell the news? Jakby będą takie wątpliwości moim zdaniem wśród inwestorów. A z drugiej strony, jeżeli Bitcoin ETF się okaże, że doda jeszcze więcej paliwa do wzrostu na Bitcoinie, to może się okazać, że w parze do Ethera Bitcoin będzie się umacniał mimo wszystko dalej, chociaż wydaje mi się, że to już mniej prawdopodobne. A więc tutaj jakby nie widzę jakiegoś takiego idealnego zagrania, przynajmniej dla siebie. Na pewno będę zwracał uwagę, jak Ether się zachowuje w parze do Bitcoina po wyjściu ETF. Bo jeżeli tam Ether będzie łapał wiatr w żagle, to nie wykluczone, że zająłbym pozycję, bo myślę, że byłaby szansa na to, że on do dolara. Bo dla mnie to jest ważne, ostatecznie do dolara. Jakbym zajmował pozycję, to z dolara już. Ktoś, kto gra, ewentualnie jest. Jak ktoś ma Bitcoina i się zastanawia, czy zrobić rotację, to myślę, że może mieć to sens. Jakby jednak Ether tam dotknął jakichś takich istotnych poziomów. Jeśli chodzi o support. Ale jak mówię, nie jest to jakieś takie silne przekonanie we mnie, żeby to grać. Jakby sam nie gram tego, więc. Okej, okay, rozumiem. A właśnie tutaj chciałem też pokazać jedną rzecz, bo też nawet przy naszej ostatniej rozmowie wspominałeś to ty o tym, że mogą pompować te rzeczy jakby powiązane z Bitcoinem, czyli mamy tutaj Bitcoin SV, który zaliczył sobie mały rajd w ciągu tego dnia i tam szybkie 100% można było zrobić na tym. Tak, Także. jak się przytrzymało faktycznie miesiąc albo dwa Albo tego z rok. Bitcoina. Właśnie tak wygląda teraz zachowanie altów. Jakby ten kapitał moim zdaniem już nie wie, co za bardzo sobą zrobić. Jakby gdzie jeszcze można znaleźć jakieś wzrosty. I on tak skacze teraz pomiędzy tymi coinami, które nie miały pompy.
Nie wiem, czy tam Bitcoin Cash też miał jakąś pompę teraz ostatnio, czy o Bitcoin Diamond? Bitcoin Cash? Chyba nie, nie wiem, nie wiem. Ale ten na pewno miał, więc kto wie, może przyjdzie jeszcze pora, bo parę dni do ETF-u, więc jeszcze te inne mogą spompować generalnie. Więc to jest to, no ale tak, to jest to. Shity pompowały, no bo na ten bąk na Solanie przecież zrobił ładne wyniki. Tam no ten bąk to mnie zaskoczył kompletnie. Jakby, jak zobaczyłem w ogóle tego coina, czy pierwszy raz jakoś w nim słyszałem, to już było tam razy kilkanaście na tym coinie. Właśnie to jest takie niesamowite, jak bardzo ten rynek z takiego sentymentu jeszcze kilka miesięcy temu takiej silnej niewiary, takiej bardzo mocnej niepewności, czy wręcz sceptycyzmu przeszedł taki tryb, że pompujemy shitcoiny tam razy 10, razy 20 i lecimy w miliardowe market capy. I to jest właśnie też trochę takie ostrzeżenie, że skoro sentyment się tak szybko zmienił z tego takiego raczej negatywnego na pozytywne, no to z pozytywnego teraz też może się zmienić bardzo szybko na skrajnie negatywne. No to jest kwestia kilku dni. Już mamy, no. Tylko że spadki są dużo gwałtowniejsze. Wiadomo, że to trzeba wszystko inne nadrabiać. A słyszałeś o tej akcji z Solana Phone Mobile? Co można było zrobić? Kojarzę, że tam była, tylko że nie było tak, że ten Solana Phone można było kupić kilka lat temu jeszcze, czy tam dwa lata temu? A teraz był airdrop za posiadanie tego telefonu? Bo ja się tak nie orientuję konkretnie, tylko słyszałem o tym. No słuchaj, była taka sytuacja, że no, nadal można było kupić i się okazało, że właśnie na te telefony został zerdropowany ten token Bong. Tak, i on był więcej wart chyba niż telefon, ten airdrop. No coś w tym rodzaju, bo wiesz, w momencie, gdzie ludzie zamawiali, no to było trochę więcej, ale teraz na Discordzie paru posprzedawało po około $1000, gdzie telefon kosztował 3000, plus jakieś gdzieś tam jeszcze chyba parę jakichś śmieciowych coinów i może przyszły airdropy. Więc generalnie no, za darmo, nawet z małym zarobkiem można było mieć telefon i zobaczymy, co on zrobi, jeszcze przyniesie. Także też takie degeńskie zagranie, ale po drodze paru ludziom gdzieś tam odmawiali te zamówienia i anulowali. Niektórym doszło, niektórym nie doszło, niektórym wiesz, po trzy zamawiali. Także no takie degeństwo, teraz nawet na telefonach można coś tam zarabiać. Więc wiesz, można polować na takie rzeczy. Także coś takiego. Kupować telefony kryptowalutowe. No to już wiesz, no to już wykracza poza kolejny jakiś schemat tego, co się dzieje na rynku. Były jakieś buty związane z krypto, w sensie bieganie, teraz telefony. Nie no, ale co bieganie to po co innego. Bo w bieganiu to kupowałeś NFT butów. A ja wiem. Kolejne rzeczy, co nie? A tutaj masz fizyczny telefon. To nie, że taki wiesz NFT, tylko fizycznie. Normalnie na Androidzie śmiga. Możesz degenić z niego. Może nawet masz wgraną jakąś gdzieś tam aplikację do degeństwa. Portfel Solany, jakiegoś Fantoma czy coś w tym rodzaju. Okej, czyli mamy coś takiego. A wiesz co teraz, bo tak obserwuję też to, co się dzieje i jak wszyscy zapowiadają, że to ma być czas L2-ek tego, że one będą kwitły, bo na Eternicie wiadomo, wszystko się dzieje, ale jednak po drodze mamy pompy innych L1-ek jak Solana, AVAX teraz mocno pompował, no wszystko generalnie po kolei się zbiera, nawet Polka to gdzieś tam odpalała, no to nie jedynka, tylko L0, to jest w tym przypadku, bo to inna trochę warstwa. Ale generalnie wszystko odpala. I teraz też pochodzi mi po głowie też taka rzecz, że tak naprawdę w tej hoście nadal możemy być za daleko na to, żeby jednak pompować nadal te L2-ki w tej na pewno początkowym etapie, ze względu na to, że tam się nic nie dzieje. No bo na większości, bo mamy na Arbitrum, gdzie jest raczej tym sercem trochę tego DeFi, całego w krypto. Mamy Optimist, gdzie jest parę aplikacji, ale tak tam szału nie ma. No a poza tym reszta L2-ek to nic nie ma. To wieje wiatr. To tam krzaczki latają sobie tylko jak na jakiejś pustyni westernowskiej. Mamy ZK-Sync, gdzie tam główną aplikacją jest SyncSwap, gdzie tam parę swapów można zrobić. Wszystko inne jest w powijakach. No, paru tokenów też brakuje. Generalnie nie ma co tam i jak robić, więc kapitał i tak nadal będzie z tego Ethera przechodził na inne jakieś Solany i tego typu łańcuchy, no bo wiadomo, że teraz na przykład ja już jak brałem się za jakieś shitcoiny, czy tam wpłaciłem coś wiesz na Alien Layer, czy tam jakieś bridge na te manty, nie manty, jakieś poddropy, no to kurczę, ceny kilkadziesiąt dolarów
I boli to, strasznie to boli i ludzie mogą nadal szukać jednak czegoś, jakiejś większej alternatywy. I co, myślisz, że jednak możemy mieć nadal L1 Wars zamiast L2 Wars? A myślę, że tak może być, dlatego że jakby ludzi nie interesuje do końca decentralizacja, jakby taka decyzja krypto, tylko bardziej interesuje, żeby praktyczne użytkowanie tych blockchainów było dla nich opłacalne. I dlatego ciągnie ich do takich chainów jak Solana czy AVAX. I jakby większość ludzi nie jest świadoma, ale też nie obchodzi ich to za bardzo, że powiedzmy taka Solana jest relatywnie silnie scentralizowana i te nody są, no tam taki mocny hardware jest włożony tych nodów, żeby to tak szybko operowało, ale to nie ma znaczenia dla nich, no bo liczy się ta prędkość. Ja też uważam, że w jakimś stopniu te pompy, które mieliśmy na przykład na Solanie, one były troszkę zorkiestrowane, to znaczy i tutaj trochę to jest taka moja prywatna opinia, bo też nie mogę tego w ten sposób, nie wiem, udowodnić, ale wydaje mi się, że sporo takich większych graczy zostało jednak Solaną po tym upadku FTX-a i być może była jakaś zmowa, żeby to promować teraz na Twitterze. W sensie dużo kont twitterowych, tak naprawdę sporych, bardzo mocno shillowało Solana ostatnie 2 miesiące i to był jeden z powodów, dla których Solana miała tak mocne wybicia. Ja tak powiedziałem, myślę, że w jakimś stopniu było to zarejestrowane, tak jakby zorganizowany marketing i to pomogło w wybiciu tej ceny bardzo mocno. Mhm. I ta narracja, ta prosta narracja, szybka Solana plus właśnie taki zorkiestrowany marketing na Twitterze, takie shillowanie, no to miał swój efekt. Jeżeli L2 miałyby jakiś dobry edge, jakieś hasło marketingowe, a do tego rzuciłoby się kilka kont, które będą to masywnie promować, to myślę, że też mogą mieć swój moment. Ale wydaje mi się, że dla przeciętnej osoby, która nie jest jakoś bardzo obecna z blockchainem, L2 nie są tak bardzo takie fajne, takie sexy po prostu. Jakby to nie brzmi dla niej jakoś super. Bo kwestia jest związana z tym, że decentralizacja, albo że jakiś tam sequencer jest jakoś tam zrobiony, one się nie będą interesowały. Jakby narracja w stylu, że masz 20 tysięcy TPS-ów i opłatę transakcyjną na poziomie tam ćwierć centa, to jest znacznie silniejsze, czy znacznie mocniej się wbija do psychiki niż tak mówię, takie kwestie bezpieczeństwa, które dla niektórych osób są ważne, bo że blockchain jest zabezpieczony przez wiele zdecentralizowanych nodów i nie ma możliwości, żeby blockchain został na przykład wyłączony, tak to miało miejsce w przypadku Solany. To jest na przykład kwestia, która na przykład dla mnie jest ważna, no bo jeżeli blockchain zostanie wyłączony jakąś decyzją jednej osoby, no to jednak no ma to swoje konsekwencje, może mieć konsekwencje, jeżeli ktoś gra na blockchainie. Ma jakieś otwarte zlecenia, a blockchain nie działa w tym czasie i nie jest w stanie nic zrobić. Ale dla przeciętnej osoby nie ma to tak dużego znaczenia, więc jakby to jest takie trochę szukanie miejsca, w które tłum pójdzie. No tylko i teraz kolejna kwestia, wiesz, jak tu prowadzimy rozmowy, czy jednak będzie L1 Wars, a nie L2 Wars, no to może to już jest jakiś sentyment skrajny na tych L2 i jednak będzie odwrotnie całkowicie i ten kapitał jednak będzie szukał swojego miejsca. No ale tutaj raczej chodziło mi o kwestię taką całościową, no wiadomo, że jak to w hoście wszystko pompuje, każdy token ma swoje prawie każde 5 minut, ale jednak czy te L1 nie będą robiły największych tutaj zysków, no bo też mamy po drodze chociażby Kaspa, jak pompowała, tutaj raczej to było pod trend samego miningu niż pod L1, gdzie można coś tam stworzyć, ale jeszcze pewnie co nieco wyjdzie i też jeszcze jakieś modularne, niemodularne, także może ten kapitał nawet trochę się obrazić na to Ethereum ze względu na te duże opłaty transakcyjne i szukać tych jakichś innych L1. No Kasper, w ogóle ciekawym przykładem, który poruszyłeś, bo tam w zasadzie stworzył się wokół tego kolejna bardzo silny community, więc powiedziałbym nawet, że kult się stworzył i tak. To jest też coś, na co warto zwracać uwagę, czy wokół danego coina jest spora ilość takich bardzo maksymalistów tego coina, bo to jest bardzo korzystne dla wzrostu ceny. Bo takie osoby, nawet jak coin zrobi razy 3, razy 5, one nie będą go sprzedawały, bo będą tak silnie wierzyły, że ten coin pójdzie dalej w górę, że nie będzie tej takiej podaży rynkowej i no i tak jak powiedziałem, to jest po prostu korzystne dla ceny, więc to jest trochę tak jak przypadek Cardano z 2021. Jakby Cardano miał tak wielką rzeszę zwolenników,
Tam się ludzie kłócili na Reddicie, na 4chanie, innych forach o to, który blockchain jest lepszy. I to community, które miało takie przekonanie, że nigdy nie sprzedadzą tego coina, no to bardzo pomaga. I ja uważam, że i to jest coś, co zrobiłem kiedyś błąd, że trochę to ignorowałem, że trochę się trzymałem z daleka od takich coinów, bo uważałem, że na przykład technologia jest beznadziejna, a teraz uważam, że jeżeli jest tak silny kult, to nawet jeżeli technologia mi się nie podoba, to jednak być może warto się tym zainteresować, bo można na tym po prostu zarobić. Wiesz co, ja teraz ostatnio wyleczyłem się z patrzenia na technologię i coraz bardziej się leczę i tylko patrzę na to właśnie. Najlepiej szukać tego hype'u, szukać tego, co jest gdzieś tam promowane dookoła przez wszystkich na Twitterach. Tych sekty, one dadzą najlepiej zarobić, a to czy tam wiesz, czy to jest fully diluted value takie czy siakie, jak dobrze przypompują, to swoje da zarobić i jeszcze da zarobić więcej. No i też kwestia tego, że na tych nowych L1-kach no, widać te, szybciej się tworzą te sekty, bo L2-ka no to najwyżej tak zostają ci, co wierzą w Ethera, więc oni trzymają pewnie Eternit w dużej mierze, czasem może to coś z L2-ki, ale L2-jak jest tyle, no i wybierz teraz właściwą, która ma wygrać, a tak naprawdę bij się z koniem, czy lepszy jest Optimist, czy Arbitrum, no to są takie jakieś niuanse, że generalnie tam nie ma jakiejś większej przewagi, żeby oni robili te dyskusje na tych 4chanach, czy to będzie jakiś ZK-Sync, a Arbitrum, czy jeszcze kolejny Starknet, a ZK-Sync, no jakoś nie widzę, żeby tam powstawały sekty, tak jak powstają właśnie w tych L1-kach, więc ciężko może im też być osiągnąć takie, powiedzmy, spektakularne wyniki, bo że to jest w top 100 i tam sobie radzi super, to jest jedna kwestia, no ale gdy mamy te właśnie Cardano, które dochodzi gdzieś do top 10, Kaspa bardzo możliwe, że gdzieś tam się znajdzie, bo jednak ten kult jest mocny, Solana wiadomo też ma swoich wyznawców po drodze, ciężko widzieć tam chyba jakąś L2-kę, jak myślisz, w top 10 w przyszłości. Znaczy ogólnie myślę, że będzie któraś w top 10, prędzej czy później. Może to zająć trochę czasu. Niekoniecznie to musi być spowodowane wzrostem ceny tej danej L2-ki, tylko może to być spowodowane spadkiem ceny innych coinów z top 10. Okay. Ja myślę, że tak może być faktycznie, ale co do zasady nie widzę, właśnie to jest problem, który ja widzę z L2-kami. Tam nie ma takiej prostej narracji w tym wszystkim. Bo nie wyobrażam sobie ludzi, którzy by się kłócili na Reddicie, że o, nasz sequencer jest, nie wiem, mniej scentralizowany niż waży i tak dalej. Jakby ja nie widzę tego po prostu. Jakby finalnie, jak już myślę, że ktoś L2-ka złapie narrację, to być może jakaś L2-ka, która będzie relatywnie silnie scentralizowana, a dzięki temu będzie szybka oraz będzie tania. Bo jak historia pokazała, to łapie zawsze jakąś narrację czy jakiś większy trend. Jeżeli jest jakiś blockchain tani i szybki, to jakby jest większe przekonanie jakby wśród tłumu do jego pozytywnej przyszłości. No tak, to też prawda, może w ten sposób to się układać. A skoro już tutaj takie wzrosty są na krypto, no to widzimy też, że to Tratwi ładnie pompuje. Jak tam śledzi, jak tam twoje bugi TLT, powiedz. O, w miarę dobrze. Akurat zrzucałem nawet część bugów, bo byłem dość mocno tam, dość mocno doładowałem, jak 20-latki, obligacje za 20-letnie, tam yield dochodził powyżej 5%, bo nie wiem, chyba 5,2 czy 5,3. Ja tam dość mocno się doładowałem, teraz no, ten yield chyba spadł tam w okolicy 4%, no cena na TLT wzrosła o te 20, zrzucałem to, realizowałem zysk, ale jakby większość dalej trzymam. Myślę, że takim poziom, który bym znacznie więcej sprzedawał, byłoby coś koło 2%, gdyby tam yield zleciał, ale jakby nie ma we mnie takiego pośpiechu. Co do zasady raczej to jest takie zagranie wielomiesięczne, może nawet kilkuletnie i sobie po prostu będę trzymał. Jestem zadowolony tak czy siak, bo dało mi to już zarobić. Odsetki też wpadają tam po prostu z tych kuponów, które są wypłacane tam co miesiąc, więc dla mnie to był taki fajny trade. Jakby tutaj było mi też dobrze, łatwo zbudować narrację, w szczególności jak tam ten yield wybił 5%, co mieliśmy ten dołek w listopadzie, bo tam to już było, zresztą chyba mówiłem to nawet u ciebie na live, że tam to już było tak ekstremalnie negatywny sentyment do obligacji, że ludzie pisali na Twitterze, miałem ten feed zawalony, że yield pójdzie na 13%.
Jakby to był kompletny absurd. Jakby może jeden na 20-30 posłów, którym się przewijały obligacje na Twitterze, był pozytywny, a cała reszta to było przekonanie, że to jest koniec, że USA zbankrutuje, że będzie 13% i tak dalej. I to jest właśnie otoczenie, którym ja lubię robić już jakieś bety, albo nawet większe bety, większe zagrania, gdzie po prostu ten sentyment jest skrajny. Okej. No tak, to ma sens, bo wtedy wiadomo, czego oczekiwać, co może gdzieś tam nastąpić po drodze, jak historia pokazuje, no to te skrajne sentymenty są dobrym wyznacznikiem tego, żeby łapać odpowiednie poziomy do kupna czy sprzedaży. Nawet Dow Jones wybił teraz nam ATH. Tak, także no trochę tu jesteś... Dobrze radzi. Właśnie też na tej narracji trochę, że tych spadku yield obligacji, mniejszego takiego przekonania czy strachu, że będzie recesja w przyszłym roku w USA, jest już takie bardziej to wszystko poszło w kierunku, że będzie mieć soft landing wśród ekonomistów. No właśnie. I to jest to. Wszyscy gdzieś tam straszą nadal, że tu recesja przed nami i nie wiadomo, jak tutaj to zareaguje na nas i że będzie nieciekawie, a tu jednak proszę, jak jeszcze te technologiczne pompują, to wiadomo. Gdzieś tam za tym ludzie sexy jest i lecą. No ale tutaj mamy Dow Jones, mamy tutaj industrialne szczególnie rzeczy, mamy store of value spółki takie bardziej i pompuje, więc no, rynek coś tam pokazuje i myślę, że wycenia to w jakiś sposób taki, jaki rozumie. Ja osobiście powiem ci, że tu jakoś ciężko mi tu uwierzyć w jakieś ciężkie recesje, mimo tego, co się wszystko dzieje gdzieś tam na tych wskaźnikach, które szczególnie to wyznaczają, tylko że te zasady gry trochę zostały pozmieniane ostatnimi czasy i higher for longer i tak dalej może być robione. Myślisz, znaczy, że coś nas czeka innego? Ja nawet nie wiem, czy rynek będzie w stanie wycenić recesję, jakby na przykład zeszły rok uważam, że był najbardziej, w sensie mam się 2022, jak coś, bo nagrywamy zaraz przy końcówce roku, ten 2022 rok był taki zaskakujący, ponieważ doszło do no, bardzo silnej korekty, czy besy, czy jakkolwiek to określi, bo tam spadek już na S&P 500 wynosił ponad 20%. I tak naprawdę stało się to potem już, czy te największe dołki wybijaliśmy w momencie, w którym dopiero zaczęły spływać dane z USA, że mamy recesję techniczną. Tam pierwszy, chyba w trzecim kwartale dostaliśmy dane za drugi kwartał i tam wyszło, że jest techniczna recesja, chociaż nie była to spora recesja, bo to było tam minus chyba 0,2-0,3%, ale jakby zmierzam do tego, że jakby rynek zawsze tego nie wycenił w żaden sposób. Jakby rynek do końcówki 2021 tam wybijał ATH tak naprawdę i dopiero w momencie, gdy zaczęły spływać dane negatywne, że no, gospodarce nie jest tak rewelacyjnie, to wtedy rynek jakby na to zareagował. Nie było to było takie reaktywne niż raczej wyprzedzające. I w sumie z obligacjami jest to samo. Tak naprawdę obligacje jakby nie wyceniły w żaden sposób, że będzie mieć wysoką inflację. Jakbyś sobie złożył na siebie wykresy na przykład tam obligacji 20-letnich yieldu oraz tego, jak zachowywał się, jaka była faktyczna inflacja w USA, to im ta inflacja wybijała wyżej, tym obligacje, ten yield rósł, a nie miał to charakteru wyprzedzającego. To miał taki charakter reakcji na informacje, które spływały. I jakby to trochę jakby zburzyło we mnie takie przekonanie, bo często się o tym mówi, że giełda wycenia to, co się dzieje w gospodarce i ma to charakter wyprzedzający. Ja tak patrzę na 2022 i się zastanawiam, co tam się odwaliło w ogóle, jakby przecież to nie ma kompetencyjnego sensu. Ani rynek obligacji nic nie wycenił, ani w sumie rynek akcji nic nie wycenił. Dobra, chyba czemu rynek akcji wtedy spadł? Chyba, że to była kwestia tylko i wyłącznie sentymentu, no ale jakby zmierzono do tego, że strasznie ciężko w takim razie jakby polegać na danych, skoro tak naprawdę jakby one nie dają nam żadnego konkretnego edge'u, wszyscy je dostają i na nie reagują. Ciężko jest znaleźć po prostu coś, co ma to faktycznie charakter wyprzedzający i nie jest już wycenione przez wszystkich. No tak, to ciekawe spojrzenie jest na to, rzeczywiście. No te wszystkie zasady, tak jak teraz mówiłem, są trochę zagięte i tak sami nie wiemy, czego się spodziewać po tym rynku. Słuchaj, Kabor, przed nami ten nowy 2024 rok. Jesteś ogólnie bullish czy bearish? O, ja uważam, że większość czasu cena, jeżeli chodzi o te large capy i Ethereum Bitcoin, to będzie szła bokiem. Znaczy do tego się tutaj bardziej przymierzam. Okej, czyli
Czyli neutralnie w tym przypadku. Na pewno byłbym zainteresowany otwarciem jakiejś pozycji na Bitcoinie Etherze, ale to musiałoby być sytuacja, w której jednak Bitcoin zejdzie w okolice 30 kilku tysięcy i będzie szedł bokiem na tym poziomie, konsolidował. Jeżeli stałoby się z jakiegoś powodu tak, że będzie gwałtowny spadek, w co wątpię, to chętnie bym się załadował, ale co do zasady nie spodziewam się, żeby ani były jakieś bardzo silne wzrosty w kolejnym roku, ani żeby doszło do jakiejś mega dużej korekty. Tak naprawdę na ten moment bym się nastawiał, że około 30 kilku tysięcy bym być może coś skupował, ale tak naprawdę nie wiem, bo ja też nie wybiegam tak bardzo w przyszłość, jeżeli chodzi o jakieś granie. Ja lubię grać pod jakieś, mieć jakieś konkretne zagrania czy tezy. Bitcoina tam kilka miesięcy temu kupowałem właśnie pod tezę, jeszcze zanim w ogóle to się stało, że tak powiem, modne, bo to było jeszcze na początku października czy pod koniec września. A to kupowałem już pod narrację ETF-ową oraz pod halving, ale im bliżej byliśmy halvingu i tego potencjalnego wyjścia ETF-u, to tym moje przekonanie malało, no i sprzedałem. I nie wiem, czy w przyszłym roku będę w stanie sobie zbudować narrację. Być może na Etherze jest też jeszcze taka jedna kwestia związana z altami, to znaczy, nie wiem, czy o tym mówiłem w tym live'ie, ale ja widzę możliwość, że pojawią się ETF-y na altcoiny. W szczególności te takie, powiedzmy, w miarę pewne altcoiny, że one nie są securities. Jeden z takich altów, który moim zdaniem może faktycznie pojawić się jakaś narracja, że będzie miał ETF, to jest Dogecoin. I będę się poważnie przyglądał Dogecoinowi, ponieważ tam jest wiele rzeczy, które mi się spinają. To znaczy jest Elon Musk z Twitterem, który może to reklamować. To jest proof of work, więc nie będzie tam jakichś zastrzeżeń, że to jest security. To jest relatywnie stary altcoin, to tam on powstał chyba w 2013-2014 roku, już nie pamiętam dokładnie, i ma ogromne community. I myślę, że może się pojawić jakiś fundusz, czy jakiś pomysł na to, żeby stworzyć ETF na Dogecoina. I biorąc pod uwagę, że Dogecoin ma zdecydowanie mniejszy market cap, niż na przykład takie Ethereum, to tam uważam, że ten efekt tego newsa może być znacznie silniejszy. Do tego nie jest to oczekiwane, więc przypatruję się Dogecoinowi, nie mam go jak coś, nie posiadam, ale bardzo mocno się przypatruję, bo uważam, że tam może być faktycznie potencjał na jakieś zagranie. I myślę o tym, żeby go kupić spekulacyjnie pod taki dłuższy holding. Jakby taki no jest rynek, no, kupowanie Dogecoinów, ale no. I tutaj tak faktycznie bardziej bym po prostu myślał o tym Dogecoinie chyba. Tak naprawdę to jest coś, o czym już myślałem miesiąc temu, ale tak powiedziałem, jakby jest zamieszanie trochę z tym Bitcoinem, ETF-em, chcę, żeby ten kurs opadł, żeby te emocje się uspokoiły, żeby doszło do takiego resetu rynku i wtedy potencjalnie będę myślał o tym, co dalej. Bo też nie musi być koniecznie Dogecoin, bo to może być na przykład Litecoin, ale tak powiedziałem, no Litecoin nie jest tak bardzo interesujący z punktu widzenia, nie wiem, emocji, jakby tam nie ma tak silnego community, jak ma Dogecoin. Ale ale tutaj bym celował te coiny, które są proof of work i mają jakąś taką dłuższą historię, bo wątpię, że na przykład powstanie ETF na który to coin miał ostatnio wygrany wyrok z tym SEC-iem, wyleciał mi z głowy, z tych topowych. XRP. Wątpię, żeby XRP miało jakiś ETF, bo to tam jest za duże zamieszanie, czy to jest security, czy nie. Nawet z Ethereum jest trochę zamieszanie, a Dogecoin wydaje mi się taki pewny pod tym kątem, z punktu widzenia prawnego. I myślę, że ktoś fundusz wpadnie na to, na ten pomysł, żeby stworzyć taki ETF i myślę, że prędzej czy później coś takiego wyskoczy. Jakby Elon Musk jeszcze w to się zaangażował, to już w ogóle. Ciekawe, powiem ci ciekawe, bo to było takie no, typowe YOLO na rynku. Jak trafi, już by miało nawet ekspozycję na tego Doge'a i ktoś tam mógłby kupować, wiesz, zabawiać się. Powiedzmy, boomery by mogły się zabawiać w shitcoin grę na takim ETF-ie. Ciekawe. Mi się też to podoba, bo to nie jest coś, co jakby ludzie o tym myślą w tej chwili. Jakby jest skupienie na Bitcoinie, Ethereum, a dla mnie to już jest takie, okej, okay, no ta narracja, ja się zastanawiam nad tym, co będzie za pół roku potencjalnie i ja myślę, że będą próby robienia ETF-ów na alty, ale to wszystko zależy od tego, czy Bitcoin wyjdzie z tym swoim ETF-em. Jak wyjdzie, to myślę, że ta narracja na altcoinowe ETF powstanie i dlatego tak wyprzedzając już teraz o tym myślę i o tym mówię, bo wydaje mi się, że jak rynek to chwyci, to może być bardzo szybka reakcja ceny, i to może być zaskoczenie dla rynku. Dlatego jakby tutaj każdemu ogólnie polecam się nad tym zastanowić i przemyśleć sobie to, bo moim zdaniem to może być ciekawe zagranie na kolejny rok. Ciekawe. Powiem ci, że sam będę musiał podumać trochę na tym, bo no, ma to sens, może zaskoczyć.
I dzieją się różne rzeczy na tym rynku teraz, więc czemu nie? Czemu nie? Generalnie coś takiego miałoby nie powstać, a skoro technologia jest jak Bitcoina, a Bitcoin ETF będzie zaakceptowany, no to co stoi na drodze, żeby zrobić po prostu tego Dogecoina, gdy spojrzymy sobie też na jego wykres historyczny, no to jest już z nami dosyć długo, trzyma się na swoich poziomach, trzyma się gdzieś tam w tych miejscach market capu. No wiadomo, że nie reprezentuje za sobą nic więcej oprócz tego, co w sumie Bitcoin, no bo to jest jakby kolejny pieniądz, tylko w innej postaci memowej. Może tak być, może tak być. Jeszcze brakuje tylko, wiesz co, żeby ten prezydent Argentyny nowy wyrzucił z tego akceptowalność gdzieś tam tego do coina i wtedy już w ogóle jolo by było totalne. Ale wiesz co, właśnie o to chodzi, że teraz możemy sobie nie uświadamiać tych rzeczy, ale gdy przyjdzie hossa i przyjdą szalone czasy, to wszystko się może zdarzyć. Różne celebrycje, różne pomysły, różne państwa mogą sobie kombinować z czymś, no może nie jako legalny system płatniczy, ale czymś może będą chcieli się zabawić. Dobra, Kamur, bo tam pykło już 40 parę minut. Jeszcze jakieś, to było mniej więcej takie słowo kończące, ale czy jeszcze coś chciałbyś dodać? Może nie zapytałem, czy to było na tyle? Nie, myślę, że to było na tyle. Okej. No więc... Tak, no więc co tu dużo mówić. Zbliża się kolejny rok. Mam nadzieję, że będzie tak wzrostowy jak ten i tego wszystkim życzę, bo raczej tutaj małe życzenia noworoczne, bo raczej już w tym roku nie będzie nic nowego na kanale, tak więc życzę wielkich zysków, puchnącego portfela, no i to samo oczywiście Kabur tobie i mam nadzieję, że jakieś spotkanie będzie wspólne w następnym roku, może gdzieś tam przy InvestCavsach się zobaczymy, gdzieś w okolicy. Także wszystkiego dobrego. Pewnie, chętnie się spotkam. Ja też życzę wszystkim spokojnego nowego roku i dobrych trade'ów.